Dzisiaj jest tak zimno, że zawieszamy pracę już na działce i wracamy do domu i po prostu będziemy wykonywać wszystkie te roboty, które w domu da się zrobić, a czeka nas sadzenie. Właściwie to już nawet można to nazwać fikowaniem. Nie, no sadzenie wyrośniętych nasion z pomidorów, więc będzie co robić również w domu w ciepełku. Teraz będziemy tylko mieszankę robić. Tu jest na dnie miski troszeczkę naszego podłoża i trochę naszej ziemi, żeby coś było naszego rodzimego tutaj w mieszance. I do tego, o, doniczki są. Będziemy w tych doniczkach, pojemniczkach, folijkach, plastikach, we wszystkim co mamy sadzić te pomidory i wykorzystamy substrat z alunetu, który właśnie jest przewidziany do pikowania roślin. Tu możecie sobie przeczytać. Więc skoro jest do właśnie roślin do pikowania i dalszej uprawy, to idealnie nam się sprawdzi w sadzonkach. Także bierzemy się do roboty. Dawaj. Jeszcze trzeba będzie trochę. No i teraz sobie. Czy przechylić to jakoś? No przechyla to nad miskę, wiesz? Pozwólcie, że przerwę. Troszkę naszej ziemi, troszkę podłoża i reszta torf z alunetu i mamy mieszankę. To jest suchutka, bo ten torf w paczce jest suchy i niesamowicie mocno spracowany. Ta paczka ważyła więcej niż Agatka, jak przenosiłem. A Agatka trochę waży. No wiesz, jakby był mokry, to byś go nie zostanie. No, dźwignąć nie ma szans. Także szykujemy taką mieszaneczkę pod pomidorki. Zobaczymy, jak to będzie rosło. No i to jest ciekawostka. Agatka ma już pełną michę, że aż ciężko, to jest duża miska, to jest nie wiem ile dokładnie ma litrów, ale ma dużo. A tutaj to ledwo w ogóle napoczęliśmy. O, tam jeszcze połowa jest, a tutaj tak troszeczkę z wierzchu wzięte. To jak to musi być, kurde, sprasowane? Tak się właśnie zastanawiałem, jakimi maszynami to trzeba robić, czy tak sprasować to. Niesamowite. 15 jest, ale nie jestem pewna. 15 na 2. 7,5, czyli to będzie, jeden będzie samodzielnie, a reszta będzie 7 doniczek, 7... Dzisiaj, moi drodzy, zrobiliśmy sobie takie specjalne stanowisko do dalszego siania. Chociaż mi to bardziej cały czas pasuje słowo sadzenie, bo my przecież sadzimy to do ziemi, ewidentnie. No dobra, ale to nie o to chodzi. W każdym razie, teraz mamy ułożone doniczki na tacce. Doniczki już są z dziurkami, bo raczej pojemniki typu śmietanowe już nam się pokończyły. Więc zostały nam doniczki. A stół rozłożyliśmy w kuchni, no bo wiemy, że też kończy nam się miejsce na parapetach, szafkach, regałach, więc trzeba będzie teraz na stole w kuchni też trzymać część sadzonek, więc pół stołu będzie do sadzonek, a pół na śniadanie i obiad. Jedna z czytelniczek też nam podsyłała, jak rosół czy jakąś zupę jadła. Chyba rosół. Właśnie w towarzystwie cały stół był obsadzony sadzonkami, zostawione miejsce na dwa talerze dla niej i dla męża. Także teraz takie mamy stanowisko pracy i to nowe podłoże faszerujemy, sadzimy ogórki i pomidory. A ja dodatkowo zrobię pojemniki większe, gdzie będziemy wysiewać to, co zapomniane, czyli kapustę, kalafior, selera, pora. Będziemy robić sadzonki później do pikowania. Tak, Agatko? Mhm. Zobaczymy, robimy eksperyment, która ziemia będzie lepsza. Czy nasza mieszanka, czy ta kupna? Mhm. No zobaczymy. Kota i jej ulubiona fotelika. A tu mamy już na naszym szklanym, ozdobnym stoliku mamy ogórki.
Już się nigdzie indziej nie mieszczą. I już zaczynają ładnie kiełkować, proszę bardzo. No a tutaj to wiadomo, tu wszystko rośnie. No, ale zabieramy was do kuchni teraz. Pokażemy wam, jak sobie tutaj wszystko sadzimy. Pogadamy chwilę, Agatka pogada z nami. Tak, Agatka? Mhm. Agatka dała mi trudne zadanie. Będę coś podpisywał. Tylko do podpisywania potrzebuję listę. A lista jest... To jest to? Ja ci będę mówić. A to ty wiesz dokładnie, który jest który? A, bo tu masz numer. Dobra, ale ja chciałem powiedzieć, co my tam sadzili. Nie? Możesz karbatki nać. Karbatki? Nie za dużo ma pani zamawiania? Nie specjalnie. Proszę państwa, herbatka jest w tych. Czekaj, może byś ty tak ustawimy, żebyśmy się widzieli trochę. No i teraz się widzimy. No. Herbatkę mam w termosie, bo mieliśmy iść na pole i poszliśmy. Poszliśmy i wzięliśmy wszystkie narzędzia, cały nasz park maszynowy. Wzięliśmy skrzynie, które dzisiaj chcieliśmy dokończyć. Wszystko nawet już rozłożyliśmy na polu. Po czym Agatka postała minutę i stwierdziła, że w temperaturach z Syberii ona nie będzie pracować. Mm-hmm. Więc po rozłożeniu wszystkiego od razu złożyliśmy z powrotem i przyszliśmy pracować w domu. Taki live. Także herbata jest w termosie. I... Agatka, pokaż nam do kamerki, co sadzisz dokładnie. A nie, tak blisko, bo to nie widać z tej odległości. Lewy dol. O. Ogórasek. Z takim wielkim kiełkiem. A co mi w oko wsadzasz kiełek? Dobra, skąd wziął? Nie wiem, a to ten najdłuższy, chyba 47. No. Słuchajcie, mamy taki system, że oczywiście, tak jak już kiedyś wam pokazywaliśmy, są ogórki i są numerki obok. Więc my dokładnie wiemy, co się kryje pod danym numerkiem. Jakbyśmy tam nazwy pisali, to byłoby za dużo miejsca zajmowało. Więc mamy pod... Kurde, nie tą listę. To przez końcówkę. Podasz mi właściwą. Niewidzialne ręce podają, o, słuchajcie, i zamieniamy, proszę, i znika, widzicie? To jest czary mary. 47 to jest ogórek sałatkowy Iwa. Taki szklarniowy. Tylko nie taki ten mega długi, tylko ten taki krótszy. Co się sprzedaje w marketach jako ogórki krótkie. A one i tak mają z 15 cm czasem więcej. To będzie 47, a moje zadanie to będzie podpisać to wszystko. Bo stosujemy ten sam system, co w przypadku pojemników po śmietanie, tylko tutaj pisaliśmy całe nazwy, a tam będziemy pisać tylko numerki i ta lista nie może zginąć w takim układzie. W międzyczasie patrzę, czy się nam masło sklarowało. A jeszcze chwilę. Dawaj Gabka, co tam mam podpisywać? No i tradycyjnie, później się numerek skreśli i napiszę kolejny. Będzie cała donica w końcu w numerkach na koniec. A może nie na koniec sezonu, po paru latach. Same 48 to jest ogórek konserwowy. Kurczę, nazwali go. Biały, tak. Ja wiem, że biały, tylko że nazwali go ogórkiem konserwowym. On dopiero będzie rósł, nie będzie w konserwie. Ogórek konserwowy White Wonder.
White Wonder to jest ogórek, który jest biało-serodynowy. Wygląda jakby zupełnie niedojrzały, a on już jest dojrzały. Taki wynalazek nowy u nas. 48. A że korzonki mają, już te piłki mają całkiem długie, to podejrzewamy, że błyskawicznie nam się to pojawi w... No tutaj to już wykiełkuje. Listki są. No nawet, to może płytka go dostać. Płycy. Da sobie radę? Mhm. Agatka sadzi po dwa nasionka, jakby któreś nie wykiełkowało, to... To zawsze się sadzi dwa trzy ogórki. Dwa, trzy ogórki, w jedno. Na ziemi. I się puszcza każdą inną stronę. Słyszeliście. Natomiast przypomnę... Tak u mnie mamusia robiła. Tak mamusia robiła, tak robił nasz sąsiad i to się sprawdzało. Rzeczywiście jak braliśmy od niego sezonki, to były po trzy. Wszystkie wyrosły i poszły sobie w różną stronę i tyle. Natomiast pomidory będziemy sadzić oddzielnie. Bo jednak pomidory jak się prowadzi na jeden pęd albo na dwa, no to jak będą wychodziły dwa już z ziemi, no to trochę tak sobie będą przeszkadzać i nie będą się rozrastać za dobrze, tak myślę. Także nie. Śmierdzi mi tymi łapami. Wiecie dlaczego? To były worki, które sprzedawane były jako worki pachnące. Do lawendy. Lawenda czy coś. Śmierdzą! Nie lawendą! Pomidorki. Tutaj niektóre już wykiełkowały. A tutaj, na pierwsze na liście, wykiełkowały wszystkie. I to są, moi drodzy, nasze nasiona. Tutaj, od nas z wiejskich inspiracji, więc jesteśmy bardzo dumni, bo od razu wszystkie poszły w górę i pięknie rosną. Jupi, jajaj! Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które od nas te nasionka dostały w tym roku, to również są zadowolone i również pięknie im wyrosną. Albo wyrosły. Także na przyszły rok przygotujemy chyba więcej nasionek, bo chętnych było dużo, więc... Teraz będziemy w takie tulejki plastikowe łączone robić pomidorki. Mamy ich trochę. I tam będziemy jeszcze dopychać na tą tackę. Mamy mało tacek, więc będziemy wykorzystywać też podstawki od dużych doniczek. Co? A jak nie, to nawet pokrywki od wiaderek. Wszystko będziemy wykorzystywać. Nie, Agatka? Takie życie, no. Tu się sadzą resztki pomidorów. O, z tych tutaj już. Z tych tu. O, zobaczcie jakie sadzonki. O, resztki się sadzą, ale nie to chcieliśmy pokazać. Bo tutaj Agata naszego, proszę, kasztanowca przesadza. Jeszcze póki co nie trafionego żadną zarazą. I zobaczymy jaki ma system korzeniowy. Uwaga. Wow. I teraz zobaczcie, on był posadzony kilka dni temu. Ile już będzie? Z półtora tygodnia? Nie wiem, muszę go wsadzić. Może dwa. Bo mi się obsypuje strasznie. Będzie teraz miał dużą, piękną doniczkę. I zobaczymy, jak sobie będzie radził. Ale czad. Tak dużo głębiej tym razem? No tak, bo chyba kasztan musi być dobrze, zakryty, nie wiem. Dobrze obsadzony. No, a pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę. To jest dopiero numer. A tym, co tam, wiesz, wykiełkowało. No tam. No na tym patyku, no. No. A to, zobaczcie, u nas wszystko rośnie pięknie. Cały stół już w kuchni obsadzony. Już na śniadanie nam zostaje tylko tyle miejsca. To jest tutaj, wszystkie parapety. Słuchajcie, w kuchni to już nie palimy, bo na kuchni wszystko rośnie. Ale trzeba będzie przesadzić, bo tu za mało światła mają.
wszędzie pomidory. Bujna już musiała zmienić. Nie, Bujna to tam cały czas była. Tak? A co Bujna robi, że musi zmienić lokum? Przestawić. A, że przestawić tutaj, no. Chociaż... Bo już nie mamy półek w ogóle. Natomiast tutaj jest ciekawostka, bo tu jeszcze parę półek jest, no ale to właśnie to, co przed chwilą widzieliście, tutaj będzie ulokowane. Natomiast ciekawostka jest tutaj, bo tu rosną pomidory nam. Pomidory. Jagatka w zeszłym roku na jesieni, jak pamiętacie z filmu, który macie tutaj linka. O tym moim paluchem. O tutaj, tu. Agatka zcięła jaśminowca i to są patyki po jaśminowcu. A tutaj jest drugi patyk po jaśminowcu i w środku, proszę bardzo, jaśminowiec zaczyna puszczać pędy. I tu też widać, o. Także nie dość, że się pomidorów doczekaliśmy, to jeszcze będziemy mieli dodatkowego jaśminowca, także można rozmnażać z pędów jaśminowca. Pokażę jeszcze coś, bo zaczynają nam wreszcie rosnąć melony i arbuzy. Proszę bardzo, to jest arbuz Janosik i proszę bardzo, jak sobie rośnie. Pięknie. Tu są melony, tu jest melon miodowy. Także pięknie nam wszystko zaczyna puszczyć. Papryczki jedna w drugą, proszę, rosną sobie. A tu jest największy nasz melonik. To jest melon oliwin. I on wyrósł jako pierwszy. Ma największe sadzoneczki. I daje czadu. Pomidory kwitną. Zapylamy je pędzelkiem z jednego do drugiego. Czy to coś da? Nie wiem. Jak znacie lepszy sposób, dajcie znać. Ale cały czas coś tu kwitnie. Tylko obrypamy wilki. Tu nawet jednego wilka wsadziłem. Zobaczymy, czy wyrośnie. Działamy. No i uciekła. Zamiast pokazać Brugmansia, proszę bardzo. Brugmansia została przesadzona, bo rosła w kubeczkach takich jak do piwa. Słuchajcie, i pięknie rośnie. Wielka. Taka teraz ma swoje wielkie doniczki. O, takie jak kasztanowiec. Proszę bardzo, ten kasztanowiec, co potrzymamy go tutaj jak najdłużej, bo wszystkie inne kasztanowce nam padły, które sadziliśmy w ogrodzie, a ten, mamy nadzieję, że się utrzyma, będzie pięknie wyhodowanym drzewkiem tak, tutaj. Jak zacznie mu drewnieć lub łodygazy, wtedy może go wysadzimy. Dokładnie. A Brugmansia, jak ci się podoba? No ładnie rośnie, tylko pytanie, czy dobrze? To znaczy? Bo ja nie wiem, jak powinna wyglądać Brugmansia w tym momencie. Też nikt nie wie, ale rośnie, więc jest dobrze. Także pani Agnieszko, dziękujemy bardzo. No właśnie, to może pani Agnieszka wie. Niech oceni komentarzu, czy wygląda dobrze, czy choruje. Na co chorować? Nie wiem, jak wygląda może dobrze. Jest jakaś karłowata. Nie, no ładnie rośnie. To jest dopiero przecież początek sezonu. Tak myślę. Ale pani Agnieszko, niech się pani wypowie, albo inni, którzy znają się na Brugmansiach. Perypetii siewek ciąg dalszy. Tym razem hartują się na zewnątrz. Proszę bardzo. Wszystko, co mieliśmy w tackach, co łatwo było przynieść, to znalazło się dzisiaj na zewnątrz. Pomidory, ogórki. Co tu jeszcze jest? Może być gdzieś tam jakiś pojedynczy melon, ale chyba nie. Może pojedynczy jakiś, ale głównie pomidory i ogórki. Te się hartują teraz na zewnątrz. Pełne słoneczko, dzisiaj ma być 20 stopni. Będą więc miały dużo światła. Troszeczkę siewki, które nam wybiegły za bardzo, stały się za długie. To żeśmy przesadzili, przepikowali do takich pojemników, gdzie zostały po prostu zasadzone troszeczkę głębiej. No i zobaczymy, czy przeżyją ten proces. Na razie wszystko wygląda na to, że jest ok. Były bardzo delikatnie przez nas przesadzane. Z boróweczek i jagód już niewiele zostało. Znaczna część wysadzona na polu. Tutaj waćpanna. Co tam? Tak.
Teraz trzeba uważać, żeby jej nie wpuścić, bo jak ona tu by przebiegła, to masakra by była. Siedzimy i dłubiemy w ziemi. A konkretnie mówiąc, to nam niektóre pomidorki, a te już są zrobione? Niektóre pomidorki mamy wybiegnięte nieco. Nieco za wysokie. Niektóre nie przeszły chrztu bojowego 2 dni na zewnątrz. Nie, a reszta, która przeszła, większość przeszła. To teraz wsadzamy je troszkę głębiej. Przypikowywujemy, żeby ta wybiegnięta łodyżka znalazła się teraz w ziemi. No chyba, że któreś mają już taką bardzo ładną łodyżkę, jak tutaj. Roślinka, jak ten... ta odmiana się nazywa? Przypomnij? Sunset Garden? Nie, nie pamiętam. Chyba tak. A nie, to ten był z czerwoną łodyżką. Sunset Garden. To takie się nie przesadzałem, bo one i tak się bardzo ładnie trzymają. Mają piękne, grube łodyżki. A te słabsze zostały przepikowane. I tak troszeczkę ratujemy tą sytuację z wybiegnięciem za bardzo przez te pomidorki. Tak, Agatko? Mm-hmm. Tak, siedzimy tu na tableciku, słuchamy sobie mądrych ludzi, a nie jakiś tam głupotek. I działamy, działamy, działamy. Herbatkę? Jeszcze mam. Nie mam. Nie masz. Pić. Nie masz, bo wypiłem ci. Aha. No to nie mam. Niedzielę obchodzimy śpiewająco. Agatka będzie jadła nieudane ciasto z zakalcem. Chociaż moja mama mówi, że podobno zakalec to jest najlepsze, co może być w cieście. Mi też smakuje, bo ja nie jem żelków, więc to jest jak dla mnie jak żelek. A Agata, jak u was się mówi na zakalec? Gniot. Nie gniot, mówiłaś inaczej. Gniot! Nie gniot! Zu... Zuzel? Zuzel, właśnie. O, taki zuzelek. I śpiewamy sobie gumisie. Abrakadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Hokus marokus dostarcza złych pokus, lecz mi się zwyciężą dla wroga to szok. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i siam, bo gumisie cały świat już zna. Gumis to fajny miś, gumis to fajny miś, dlatego mamy ciasto z gumisiami. Mieliśmy nie pokazywać tego ciasta, ale są niezłe jaja, więc pokażemy. Robiliśmy... Cicho tam. Dobre ciasto, tylko Agata się wkurza, że jej nie wyszło, że zakalec powstał, a tak naprawdę jest to ciasto z gumisiem. Bo jest gumiaste w jedzeniu, jak gumiś, ale zarąbiście za to smakuje. Słuchajcie, nawet ja się dzisiaj skusiłem na kawałeczek. Także. Ale bez cukru. Tam Agata, dużo cukru to jest, czy w ogóle? Bo nie słodkie. Ło, to tylko kawałeczek taki jem i koniec. Gumiś? Gumiś? Tak z gumisiami normalnie.